Idol to była ewidentna twoja fascynacja prostą brytyjską muzyką heavy metalową. Tak, no. Później byłeś sidemanem, doskonaliłeś się, chodziły legendy, że zamykasz się w domu i 30 kompozycji dziennie. No trzy. Trzy, tak. No. Dzisiaj jesteś muzykiem do jakiej grupy artystycznej byś się dopisał? Pop, rock, alternatywa? Lewatywa? Robię wszystko, żeby nie było łatwo zaszufladkować mnie zupełnie, ale cokolwiek bym nie robił, to i tak zawsze, wiesz, no, będzie to rockowa muzyka, bo korzystam z takiego instrumentarium, mam taki głos, jaki mam, więc jakbym nie stawał na głowie, to i tak będę, że tak powiem, w okolicach rocka się poruszał. Słuchaj, ja bym chciał, żebyś zrobił nam taki dwuminutowy, jak ty to robisz na koncertach, bo dla mnie to jest fenomenem, że ty możesz jako one man band, one man show, one man konferencjer, one man publiczność zrobić wszystko. Tak. Pokażesz to? Czyli publiczność. Tak, przy czym uściślimy. Na trasie jestem z całym zespołem. Duży skład, fajerwerki i te wszystkie rzeczy. Jeździsz z fajerwerkami? Oczywiście. A czasami, no jednak coś z tych Majdanów zostało. A czasami jeżdżę solo, to są zupełnie oddzielne trasy, wiesz, w innych miejscach. Innego rodzaju jakby jest to przelot. Natomiast ja lubię bardzo mój zespół, wiesz, i też no, zależy mi na tym, jak gram wtedy tylko na gitarze, na ksylofonie ewentualnie. Mam więcej miejsca, żeby się wybiegać. A koledzy grają na reszcie instrumentów. Bardzo jestem ciekaw. Słuchaj, mam nadzieję, że publiczność... Kasia, prawda, że ty jesteś ciekaw? Jestem ciekaw. Jesteś ciekawa? Nie nudzisz się? Zostaniesz jeszcze z nami? Nie nudzę się. Fajnie jest? Fajnie. chodźmy już do domu. Proszę państwa, tylko u nas niereżyserowany live act, gdzie publicznością, konferansjerem, perkusistą, basistą, kontrabasistą, ksylofonistą, harmonikarzem ustnym będzie Krzysztof Zalewski! Prosimy bardzo. No. Chcesz, żebym cię zapowiedział, czy sam się zapowiesz? Nie dam złapać się.